Magdalena Kozłowska z krakowskiego Alarmu Smogowego i ksiądz Grzegorz Wita, proekologiczny proboszcz parafii w Brzęczkowicach, Mysłowicach, są gośćmi Live in Kraków. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. No i już widać, jakie zdjęcia nam towarzyszą. Alarm antysmogowy od kilku lat już uświadamia nam, czym oddychamy. Straszy fioletowym kolorem na mapie, głównie Polski południowej. Dzisiaj te kolory są troszeczkę mniej niż fioletowe, ale ciągle jednak dość mocno czerwone, bo ten fiolet właśnie oznacza bardzo duże zanieczyszczenie. A teraz wprzęgacie do akcji uświadamiania, dlaczego ten smog jest zabójczy, Kościół. Czy to w ogóle coś da? Bo ja, pani Magdaleno, mam wrażenie, że na Polakach nie robi to już w ogóle wrażenia, ten smog. Wbrew pozorom, świadomość na temat zanieczyszczenia powietrza wciąż jest niewystarczająca. Badania opinii publicznej, które były przeprowadzane także we współpracy z nami, pokazują, że świadomość zanieczyszczenia powietrza wciąż w małych miasteczkach i wsiach jest niewystarczająca, a to tam właśnie znajdują się domy jednorodzinne, gdzie ludzie ogrzewają je starymi kopciuchami nieefektywnymi, a także węglem, drewnem. W związku z tym w tym roku razem ze Światowym Ruchem Katolików na rzecz środowiska oraz Gościem Niedzielnym organizujemy akcję, która będzie szerzyła informacje na temat zanieczyszczenia powietrza, jego skutków zdrowotnych i tego, że można z tym walczyć także właśnie w kościołach, które są takimi lokalnymi centrami, zwłaszcza w tych małych miasteczkach i No to wsiach. tak wygląda, jakby to była ostatnia deska ratunku. Wciągnijmy w to jeszcze Kościół, bo skoro tak wielu Polaków deklaruje się jako wierzący, skoro tak wielu Polaków ciągle chodzi do kościoła, to spróbujmy jeszcze tej metody. To jest takie myślenie? Nie wiem, czy ostatnia deska ratunku, to nie nazwałabym tego tymi słowami. Po prostu my, jako Alarm Smogowy, staramy się docierać informacją za pomocą wszystkich możliwych kanałów. No a ta nawiązana współpraca ze Światowym Ruchem Katolików na rzecz środowiska, którzy działają w obszarze ochrony środowiska w kościele, pozwala nam dotrzeć także tym kanałem, więc jak najbardziej zdecydowaliśmy się tego też spróbować. Ksiądz Grzegorz Wita chętnie przyłącza się do tej akcji. Akcja ma tytuł Bóg daje życie, smog je odbiera. Bardzo wyraziste hasło. Kiedy zadzwoniłam do księdza z propozycją tej rozmowy, to ksiądz się zdziwił, że nie zapraszam jakiegoś proboszcza z Krakowa. I muszę księdzu powiedzieć i wszystkim, którzy nas słuchają, że naprawdę wcale to nie jest łatwe i to nie jest tak, że duchowni Kościoła katolickiego garną się do ekologii, mówią, że ekologia jest dla nich ważna. Ksiądz i zwierzęta błogosławi, do łapania deszczówki zachęca, i drzewa sadzi, i łąki kwietne propaguje w parafii. Jeszcze ksiądz, zauważyłam, dobrodzielnie otworzył, czyli takie miejsce, w którym można się dzielić rzeczami, ale i pomocą. Ale coś się obawiam, że z tym smogiem będzie księdzu ciężko. Czy ktoś się na przykład spowiada, że pali śmieci? No, witam panie miłe. Tak, jeszcze nawiązując do tego poprzedniego, to mi się skojarzyło, że jak trwoga, to do Boga. Alarm ma takie właśnie wołanie na alarm, więc angażowanie wszystkich. I wydaje mi się, że moim zdaniem też chodzi o takie połączenie sił i właśnie jednoczenie. Dostrzeganie na przykład, że tutaj Mysłowicki alarm smogowy, to są też członkowie na przykład naszej wspólnoty parafialnej, więc też katolicy. Także bardziej bym też przerzucał takie mosty i zjednoczenie siły niż na zasadzie takiej korporacji wielu ośrodków zatomizowanych. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że gdyby pani redaktor dała więcej czasu, to myślę, że znalazłbym paru księży, którzy by chętnie. Ja myślę, że ich nieobecność wynika bardziej z pokory i braku parcia na szkło.
Tak, Tak to przyjmij. usprawiedliwia ich ksiądz. Ale no, trzymam też stronę branżowych kolegów. Ale wracając do... Nie jest łatwo, myślę, że tak, nie jest łatwo, bo tak też ciekawostka, wczoraj akurat też miałem wizytę Straży Miejskiej, właśnie z życzliwością. Ktoś poinformował, że z jego zdaniem no tutaj w parafii palimy śmieciami, więc jest trudno, nie, że będzie trudno, ale jest trudno. Ale też... nie palicie śmieciami. Nie, nie, także to jest kwestia, no też starych, właśnie podejmujemy działania przedtermomodernizacyjne, no palimy węglem no, dzisiaj tymi starymi kotłami, zmierzamy w stronę no, pomp ciepła i całej takiego no, nowoczesnych rozwiązań. Myślę, że ta świadomość rośnie, ale ona jest kształtowana mocno przez też warunki ekonomiczne i chyba na to warto zwracać uwagę. I wydaje mi się, że taką też bym widział rolę kościoła czy parafii, trochę na zasadzie takiego poligonu doświadczalnego. Widzę, że przez te różne działania, które podejmujemy, nie tylko ja, ale no, no, wspólnota, ekipa, ludzie są ciekawi, przypatrują się i tak jakby co tam proboszcz wymyślił i co z tego wynika. Czy no to tak trochę brzmi, jak ksiądz to mówi, tak jakby się przyglądali z dystansem, tak, czyli no oglądamy, ale nie bierzemy udziału. Co z tego wyjdzie, czy to przyniesie efekty, no to jest, ja to jakoś tak rozumiem, absolutnie, bo i też podejmuję się świadomie takiego działania na zasadzie trochę, nie wiem, nauczyciela czy eksperymentatora, żeby ośmielić ludzi. No mimo wszystko dobrze, jak ktoś no, powiem, zaufany czy bliski ze swojego środowiska, to przetestuje na sobie i wtedy myślę, będę mógł wiarygodnie zapraszać, to podejmijcie się też takich działań. Też taki wysiłek zmierzający, to jednym z celów chyba jest, żeby tak lokalnie właśnie we współpracy z Urzędem Miejskim, z wojewódzkimi ośrodkami też ochrony środowiska, pokazywać sposoby rozwiązania, takie bardzo strukturalne, też jakieś programy finansowe. No, żeby te piece chyba wymieniać po prostu na tak, takie, które nie smrodzą. No, przejście chyba to jest to, przez myślę też takie zaangażowanie parafii po to, żeby od pewnej idei powszechnej, globalnej, na przykład globalne ocieplenie, przejść do takiego myślenia, że na moim podwórku jest taka potrzeba. I między innymi, no zdecydowanie, myślę, że to jest zbyt abstrakcyjne dla ludzi no, wielu, tak, globalne ocieplenie. Takie działanie, że przy kościele w takim widocznym miejscu postawiliśmy ekosłupek, czyli właśnie czujnik pomiaru jakości powietrza, który przez oświetlenie LED-owe daje bardzo prosty sposób znak, jak dzisiaj jest. Też jeszcze w aplikacji właśnie można to sprawdzać. Jest obok skrzyżowania bardzo ruchliwego, więc od razu jest widoczność i widzę, że to już przekłada się na taką przynajmniej doświadczenie, czy jest gorzej, czy jest lepiej, że to jednak się zmienia. Nie odpowiedział mi ksiądz na to pytanie i trochę myślę, że ksiądz go unika, czy ludzie się spowiadają z tego, że palą śmieci, to inaczej je zadam. Czy palenie śmieci, plastiku to jest grzech? Myślę, że tak. Oczywiście, że to szerzej trzeba popatrzeć na to, ale jest to coś wbrew dbałości, no, tego podstawowego chrześcijańskiego, judeo-chrześcijańskiego podejścia człowieka jako ogrodnika ziemi. Jest odpowiedzialny za to, więc papież Franciszek mówi o grzechu ekologicznym, o nawróceniu ekologicznym i to, jeżeli to wynika ze złości, z głupoty, no to będzie to grzechem. Pytanie na przykład, jeżeli no trudno powiedzieć, że ktoś nie ma innej możliwości, a nie ma świadomości, to wtedy też trudno mówić o grzechu. To jest kwestia kategorii moralnej, nie? Ale tutaj na filmie widzimy kalwarię zebrzydowską, strasznie to wygląda. To jeszcze jedno pytanie, czy to jest w porządku, czy nie, jeśli ktoś, ksiądz dzisiaj użył tego określenia, że ktoś doniósł do straży, żeby księdza sprawdzili. No wszystko było ok, ale jeśli widzimy takie obrazki jak tutaj, że sąsiad wyraźnie czujemy pali śmieciami, to jest ok dla katolika, żeby poinformować odpowiednie służby, czy nie? Bo myślę, że jest takie myślenie, nie będę donosił. Ale wtedy jest jakiś współudział w tym, co złe. I myślę, że donos, myślę, że jest czymś złym i to
Natomiast troska wspólna, informacja, są różne akcje, tam wstyd, stop kopciuchom, różne takie naklejki, historie. Myślę, że to się zaczyna od, ja bym już poszedł głębiej, taką świadomość, na przykład to może spróbuję kulturalnie czy grzecznie porozmawiać, zwrócić uwagę. Donos jest gdzieś jakimś takim, czy informacja jest jakimś krokiem, etapem dalszym. Myślę, że jest możliwym. Co ciekawe, tak patrzę, w 2018 roku została taka wydana broszura Ziemia wspólnym dobrem, parafialny przewodnik ekologiczny, to diecezja sosnowiecka. Jest tam też taki rozdział Smok, cichy zabójca, w takim paragrafie, jak z tym walczyć. I można tam właśnie, w pierwszym punkcie zaraz, jeżeli masz uzasadnione podejrzenie, że w jakimś gospodarstwie domowym spalane są trujące odpady, poinformuj Straż Miejską. Mhm. Takie wytyczne i to no, ma to imprimatur kościelny. Natomiast bałbym się tego, że to będzie na zasadzie takiego szukania problemu za płotem u kogoś innego. Mhm. Bo jeżeli to nas podzieli, to nic nie uzyskamy. Będziemy mieli, nie wiem, czyste powietrze, ale popsutą atmosferę międzyludzką. No to trochę a propos tego, kto z wiernych chce się włączyć do tej akcji Bóg daje życie, smog je zabiera, może wejść na stronę Polskiego Alarmu Smogowego i tam jest do pobrania formularz zgłoszeniowy, a pod nim czytamy: dziękujemy za chęć dołączenia do programu Zielonych Parafii, cieszymy się, że chcesz działać z nami. Na tym etapie nie musisz mieć zgody proboszcza na udział w programie czy jakichkolwiek innych ustaleń. No to ja sobie tak wyobrażam, że ja się zgłaszam, wypełniam ten formularz, już się szykuję do akcji, a mój proboszcz mówi, że w jego parafii nie i że w ogóle jego to nie interesuje, bo w Polsce jednak nie ma takiej tradycji, chęci, żeby parafianie się organizowali, coś proponowali proboszczowi. Rady parafialne nie mają tak naprawdę realnego wpływu na to, co się w kościele dzieje, więc co wtedy? Ja chcę działać jako katolik, a mój proboszcz niekoniecznie, pani Magdaleno. Znaczy, ja tutaj chyba nie jestem osobą kompetentną z doświadczenia, mogącą odpowiedzieć, jak zachowują się proboszczowie. Myślę, że tutaj ksiądz bardziej byłby w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jednak chciałam tylko zaznaczyć, że ten formularz, on faktycznie jest, można się dostać na naszej stronie z takiej informacji o akcji. Natomiast polecam po prostu wejść na stronę Zielone Parafie, PL i tam ten formularz już bezpośrednio się znajdzie, więc tutaj kierując chętnych, myślę, że jeśli są to osoby zaangażowane w życie parafii, które mają taką wolę, no to chyba parafianie kształtują życie w parafii i myślę, że księża powinni być otwarci. No teoretycznie, to tylko teoretycznie. Ksiądz, myślę, że nie jest no tak co ksiądz by mi doradzał, gdybym ja jeszcze tego nie spróbowałam, ale gdybym ja chciała się włączyć do tej akcji, a proboszcz parafii powiedział, że nie, jak pani da spokój, co, nie ma problemu w ogóle. Bo spotkałam się z taką opinią księdza, któremu powiedziałam, że to jest właśnie bardzo dobra możliwość, żeby do ludzi przemówić z ambony, a ksiądz powiedział, to nie jest nasza sprawa, to jest sprawa państwa, niech państwo wymienia piece. Bo tak, no państwo będzie wymieniało pieniądze, państwo zarządza też naszymi wspólnymi pieniędzmi, natomiast ja bym sięgnął gdzieś głębiej, znowuż kwestia komunikacji i rozmowy, bo samego mnie drażni, powiedzmy, czy takie reakcje trochę wywołuje, że ktoś przychodzi i mówi tak na Śląsku, że farożu, proboszczu, to zajmijcie się tym, albo zróbcie to. Nie? Czyli takie wymyślanie, ale robotę to na przykład, że nie wiem, jest złe powietrze, nieposprzątana droga, dziurawa droga, nie wiem, dolar za drogi, euro za niskie, asfalt dziurawy, pogoda w sierpniu zimno, zróbcie coś z tym, proboszczu. Nie, to jest takie od razu wezwanie do przepracowania. Myślę, że sposobem jest, że na przykład jest taki pomysł, czy takie wezwanie, chciałabym, czy chcielibyśmy pomóc. Z naszej strony proponujemy coś takiego. Przekonywanie, ale współpraca, bo tu jest, myślę, problem spotkania. Mamy dużo, no to nie tylko chyba nasza polska natura,
mamy, nie wiem, 35 milionów trenerów piłki nożnej i fachowców od skoków narciarskich i od ekologii chyba też. Ale gdyby, jeżeli ktoś powie, to ja na przykład pomogę, bo to jest, to inaczej wtedy się jakoś zaczyna, przekonuje, no bo to nawrzucać komuś, ktoś zrobić jakby coś, nie wiem, czyimiś rękami, a potem myśmy zrobili. No dobra, może tak być, byleby efekt był. Ale na starcie tutaj takie, i myślę, że jak ktoś, nie wiem, proboszcz, mówimy to, nie wiem, jakikolwiek prezes firmy czy coś, jak będzie bombardowany z różnych stron, a że tamto, a tamto, i nie będzie jakoś kompetentny w tym i będzie taki bardzo rozczłonkowany, no to będzie unikał tego i wtedy będzie to traktował jako atak. No dobrze, proszę księdza, to ja spróbuję, namówię sąsiadów i znajomych, zobaczymy, co z tego wyniknie, a jak będą problemy, to będę się osaczony, że będę się zgłaszać do księdza w takim razie. 21 marca jest finał tej akcji, czyli za 3 tygodnie, do 8 tysięcy parafii w całej Polsce, a wszystkich jest około 10 tysięcy, jak sprawdziłam. Wraz ze specjalnym numerem gościa niedzielnego trafią materiały informujące o problemie zanieczyszczenia powietrza i sposobach rozwiązywania tego problemu, między innymi o możliwości uzyskania dotacji na wymianę kotła. I co się wtedy jeszcze będzie działo, Pani Magdaleno? Bo to materiały to jedno, a drugie, dlaczego właściwie ja się mam włączać w te akcje w parafii? No to jest taki dzień, który udało nam się wspólnie zaplanować, też rozmawiając z osobami zaangażowanymi w życie kościelne, który byłby taką dobrą datą na poświęcenie dnia zanieczyszczeniu powietrza. I tutaj to jest ta kulminacja tej naszej akcji, czyli te osoby, które przez formularz na zielonych parafiach zgłoszą się i zorganizują akcję z proboszczami tego dnia, czy podczas ogłoszeń, czy może po mszy, będą właśnie mogły wyjść z tą swoją inicjatywą, o której mówił ksiądz, i pomóc informować z jednej strony o zanieczyszczeniu, ale z drugiej strony też właśnie o tych rozwiązaniach, o dotacjach, które są, czyli o tym, że te osoby nie są zostawione same sobie, jeśli chodzi o wymianę pieca, tylko są tutaj konkretne rozwiązania, czasem trzeba je po prostu wskazać, więc to będzie ten dzień. I trafi właśnie też do tych 8 tysięcy parafii plakat, który mamy nadzieję zawiśnie w gablotach przed kościołami. On ma taki format, który powinien pasować do wszystkich gablot, więc tak ta akcja ma wyglądać. No chociaż powiem, że tutaj Anna Maria pisze do nas, że to nie jest wina ludzi, że tych pieców nie wymieniają, bo po prostu ich na to nie stać i powinno się pomagać tym ludziom, których nie stać na ekologię. I podany jest tutaj przykład Krakowa, który się burzy. Tam są kosztowne inwestycje i tam rzeczywiście smog się udało ograniczyć, ale okoliczne wsie, okoliczne gminy są zasmogowane i tam po prostu ludzi na wymianę tych pieców nie stać. No właśnie, dlatego chcemy też, żeby informowano o tych konkretnych rozwiązaniach, o programie na przykład Czyste Powietrze, który oferuje dotacje do wymiany kotłów, do termomodernizacji, o czym często ludzie nie wiedzą, bądź myślę, że to jest coś bardzo trudnego, więc takie też świadectwo niektórzy będą mogli złożyć czasami, na przykład skorzystali z tego. Czy ksiądz wpuści 21 marca na ambonę świecką osobę na przykład z alarmu smogowego, która powie coś więcej o tym problemie? To sam wejdę na ambonę teraz, myślę o tym mówić. Przy okazji ogłoszeń nie mam jeszcze dokładnego planu działania, ale myślę, że można by. Stowarzyszenie Świeckich Katolików na rzecz właśnie środowiska, myślę, że tu cały czas będę jakby sięgał, myślę, że nie chodzi o te reakcje, informacje, ale informacje popartą osobami. Takie doświadczenie moje przed 2 laty, bodajże 3, też w kierunku takiej, robiliśmy parafiale, taki festyn parafialny z możliwością też
właśnie rozmowy na takim stanowisku zaprosiłem producentów różnych właśnie pomp ciepła, no takich nowoczesnych rozwiązań i chciałem też zaprosić kogoś z Urzędu Miasta, żeby też pośredniczył, wskazywał konkretne rozwiązania czy programy, które miasto proponuje. No to wtedy usłyszałem, że no my możemy jedynie ich odesłać do Katowic. No to takie było trudne, to co to się zmieniło, potem udało się zrobić jedno, drugie spotkanie, bo chyba tutaj jest taka rola, myślę, że w tą niedzielę 21 marca, żeby nie tylko dać ulotki, kolejny papier, ale pokazać ścieżki rozwiązania, gdzie na przykład się rozmawiać, jakiś numer telefonu, jakie są konkretne korzyści, które mogą być dla człowieka, nawet, nie wiem, co prawda, że myślę, że będzie ciepło, ale takie warsztaty, nie wiem, palenia od góry, sposobów wykorzystania, no to jest... Czyli dla tych, którzy tak nie mogą tych pieców od razu wymienić, no właśnie, a propos telefonu, no to znowu Anna Maria pisze do nas, to dlaczego dziś dzwoniąc do starostwa, które się tym zajmuje, mówią, że dotacji już nie ma. Co zrobić, pani Magdaleno? Tak, znaczy nie wiem, pani Anna Maria, być może chodziło o dotacje miejskie. Ich faktycznie no może... Nie, starostwo, nigdy... starostwo powiatowe, to co się No tutaj należy się kontaktować z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, bo to jest program ogólnopolski, jest też infolinia programu Czyste Powietrze, należy sprawdzić właśnie też strona czystepowietrze.gov.pl, to jest program ogólnopolski, on cały czas działa, te pieniądze są, środki są i on nabór jest ciągły, więc ten akurat jeśli chodzi o ten program nie ma. Z mojego doświadczenia proponuję dzwonić na te numery od 5., 7. pozycji w dół, nie od tych pierwszych, tam trudno. To jak ze szczepieniami. Papież Franciszek napisał taką zieloną encyklikę Laudato Si. Pytanie, kto ją czytał? No wiem, że ksiądz czytał oczywiście, ale tak sobie myślę, że dobrze byłoby, gdyby i biskupi się w tę akcję włączyli. Tylko coś podejrzewam, że tak jak w sprawie szczepionek napisali, że zostawiają to do wyboru wiernych, to tutaj by też tak było, że niech każdy ma wybór, wybierze sobie piec i paliwo, jakim pali, mogłoby tak być. Chociaż byłoby oczywiście miło, gdyby się tego 21 marca jakiś list wspierający tę akcję w kościołach pojawił. Tak, faktycznie byłoby miło. Takie listy już w niektórych diecezjach powstawały. Tutaj w Katowicach, też na Dolnym Śląsku. Tak, więc takie listy były, więc już taka praktyka jest. No, naszym marzeniem byłoby oczywiście, żeby taki list nie był tylko w jednej diecezji, tylko we wszystkich, ale no zobaczymy. Był to właśnie list wspólny Katowic, Opola, Gliwic i Sosnowca, co ciekawe, to znając może te kulturowe realia, właśnie w tym kierunku przed 2-3 laty. No tylko to też, no papież to co powiada, daje kierunek Kościołowi i pani wspomniała Laudato Si, zachęcam do lektury, z takim pewnym wstydem też, takim moim doświadczeniem się podzielę, że najpierw nie sięgnąłem oczywiście w 2015 roku, i pamiętacie może pani też takie komentarze, że jest taka bardzo modernistyczna, liberalna, że tam nie ma o Panu Jezusie, że jest właśnie o powietrzu, że różne cytaty są myślicieli spoza chrześcijaństwa, także dopiero po wczytaniu się takim drugim, wydaje mi się, że trochę rozpoznałem zamysł papieża i właśnie ekologia i to wezwanie do wspólnego dbania wydaje mi się jednym z nielicznych takich platform spotkania, jedności, działania na rzecz dobra wspólnego i to jak najbardziej takiego konkretnego i widocznego i smakowego, wręcz odczuwalnego dobra wspólnego, jakim jest świat, w którym żyjemy. I jego propozycja w sumie ewangelizacji, żeby przypomniał, człowiek sobie przypomniał pewną harmonię ze względu na stworzenie. I właśnie tu wychwalam Cię, Panie, to odwołanie do świętego Franciszka, cały ten tytuł Laudato Si, właśnie przywrócił świadomość, jestem pod opieką Boga, Stwórcy, dobrego Ojca. Przez lekcję odebraną w przyrodzie. No to polecamy wierzącym ludziom Kościoła tę encyklikę, choć nie tylko im, ale im przede wszystkim. Można tam. I oczywiście, żeby to się przełożyło na
brak dymiących, tak jak tu widzieliśmy na tych filmach, kominów. Magdalena Kozłowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego i ksiądz Grzegorz Wita, proekologiczny proboszcz parafii w Rzęczkowicach, byli gośćmi Live in Kraków. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.